Weniger Personal, weniger Menschen. Mniej ludzi, mniej godzin pracy, mniej kosztów. Kombajn całkowicie zmienił życie na wsi. Kombajn nie jest wynalazkiem europejskim. Kombajn wynaleziono w Australii. Ogromne maszyny dla ogromnych gospodarstw. Oczywiście trafił też do Europy. W latach 20. pracowało tu ponad 100 maszyn i nie sprawdziły się one zupełnie. W Ameryce ogromne powierzchnie i mała gęstość zaludnienia wymusiły zbudowanie maszyn o wiele większych niż w Europie. W Ameryce pracowały całe brygady i zespoły żniwne. Warunki zbioru też były całkowicie inne. Różnił się także klimat. W Ameryce zbierano suche zboże, w Europie zboże często było wilgotne. Dlatego różne też były wymagania stawiane maszynom. Doprowadziło to do sytuacji, że producenci maszyn rolniczych wycofali się z Europy. Zrozumieli, że technika jest interesująca, ale u nas to nie pasuje. Profesor Formfelde, właściwy ojciec rozwoju kombajnów w Klaas. Zobaczył kombajn w Ameryce, uznał, że jest to coś fenomenalnego i spróbował zainteresować niemieckich producentów budową takiej maszyny. Wszyscy oni dosyć szybko zrezygnowali z tego pomysłu. Najmocniejsze firmy właściwie wcale nie były zainteresowane. Budowały młocarnie i wszystkie maszyny do starego systemu żniw. Dla nich w zasadzie wszystko było jasne. Nie widziały żadnego interesu w przestawieniu się na kombajny. August Klaas był inny. Był zachwycony tym, że profesor Formfelde ze swoim pracownikiem, doktorem Brennerem, stanęli u jego boku. Znam pewną małą firmę, są otwarci, nowocześni i potrafią właściwie wszystko. Powinniśmy się zwrócić właśnie ku małym firmom. Pojedźmy do Augusta Klaasa, wygląda on na właściwego człowieka. Mój ojciec nie miał klapek na oczach i stwierdził, że technicznie rzecz jest do zrobienia. Dr Brenner udał się do Harzewinkel i został tam zaangażowany jako szef konstruktorów. A później obaj spróbowali przenieść elementy kombajnu do warunków niemieckich. August Klaas wypowiedział wtedy znaną do dziś uwagę. W takim razie zrobię to sam. W ogromnym stopniu odcisnęła się ona na firmie i na rodzinie. August Klaas jako przedsiębiorca wspólnie z Brennerem trzymał sprawę w dłoni i za przykład wziął maszyny istniejące wtedy w łańcuchu żniwnym. To jest snopowiązałkę i młocarnię. Sprawdzone elementy, czyli koszenie i transport ze snopowiązałki oraz proces omłotu z poprzecznie ustawionej młocarni zostały połączone ze sobą i powstał z tego kombajn. MDB, koszący, łucący i wieżący słomę. W tym momencie szczególnie często mówiono, że spełniło się marzenie mojego dziadka. Wprowadzenie takiego kombajnu na rynek europejski. W 1936 roku na tym rynku pojawił się pierwszy właściwy MDB. Wtedy była to duża maszyna. Dla wielu ludzi, jeśli można tak powiedzieć, cud techniki. Wprowadzenie jej na rynek i do sprzedaży to znowu był genialny krok Klaas. Czernic w Saksonii-Anhalt było miejscem, gdzie kombajn został zaprezentowany i sprawdzony w działaniu. Mój dziadek miał oczywiście odpowiednio duże gospodarstwo rolne, co pozwoliło mu na wypróbowanie nowych maszyn. Właśnie tutaj, w 1936 roku, Klaas wprowadził na pole pierwszy MDB. Była to maszyna numer jeden. Później dziadek kupił zarówno tę maszynę, jak również dziesiątą i setną. Cały obraz rolnictwa został zrewolucjonizowany przez MDB, zbiór zboża. Trzech ludzi z pomocą MDB wykonywało tę samą pracę, co wcześniej 45 osób ręcznie. To, co się stało, to był jakościowy skok w zakresie techniki żniwnej. Na trwałe zmienił obraz zbioru zbóż. Gdy rolnicy z dużych gospodarstw zobaczyli ten kombajn, od razu zakupili 3, 4, 5 sztuk.
Był to pierwszy seryjny kombajn. Zbudowano około 1500 egzemplarzy, a później przyszła wojna. MDB był także swego rodzaju łącznikiem, wypróbowanym wzorem, który był w stanie pracować, a przede wszystkim dowodem, że kombajn jednak się sprawdza. Postępowanie było jasne i wypróbowane przez MDB. Później powstała całkiem nowa zasada. Znalazło ona zastosowanie w maszynie zaczepianej Super. Podczas wojny jej rozwój był zabroniony ze względu na oszczędność paliwa. Dojrzałość seryjną osiągnęła dopiero po wojnie. Była to właściwie niepokonana najlepsza maszyna zaczepiana na rynku światowym. Szybko się rozpowszechniła, najpierw w Europie, a później na całym świecie. W 1950 roku jeden rolnik był w stanie wyżywić 10 mieszkańców miasta. W roku 1900 stosunek ten wynosił 1 do 3, w 1950 1 do 10. Dla nas, jako rolników, była to rewolucja, że mogliśmy mieć tak wysoką siłę uderzenia. Rentowność gospodarstw bardzo wzrosła. To była druga rewolucja techniczna w rolnictwie. Pierwszą był ciągnik, drugą kombajn.